jedni kochają samochody, inni uwielbiają jeździć na ryby, a ja w wolnej chwili mógłbym siedzieć i grzebać. Z komputerem jak z samochodem. Niby oleju nie trzeba zmieniać, przeglądu nie trzeba robić, ale w sumie jak się go nie zrobi, to tak sobie głaskam teraz. O. Rzadki czas do roku, w którym trzeba zrobić porządek z tym, co się dzieje w komputerze. To znaczy, ja pracuję na komputerze stacjonarnym i to jest takie trochę moje małe oczko w głowie. Jedni kochają samochody, inni uwielbiają jeździć na ryby, a ja w wolnej chwili mógłbym siedzieć i grzebać. Natomiast tych wolnych chwil nie mam zbyt dużo, ale teraz jest ten czas, kiedy ja mogę wreszcie zanurkować w moim komputerze i po pierwsze, najważniejsze, go wyczyścić. To jest misja na ten najbliższy czas. Witam Cię w takim dość nietypowym vlogu, bo będzie tutaj raczej mniej biznesu, a może więcej takich czynności jak sprzątanie. Zobaczymy, jak się potoczy ten odcinek. Zapraszam. Kurczę, chyba powinienem to robić nieco częściej. Zaraz odpalę kompresor i sobie przedmucham komputer. Jeżeli pracujesz na komputerze stacjonarnym bądź laptopie, nie tylko na komórce, zachęcam Cię do tego, abyś raz na jakiś czas albo oddał komputer do serwisu, albo sam przedmuchał sobie sprzęt, żeby najzwyczajniej w świecie uniknąć jakichś tutaj przegrzań. No teraz zbliża się zima, więc będzie trochę, myślę, lżej dla naszych komputerów. Natomiast latem ja tutaj odpalam lampy, więc bywa i sytuacja, że ja w pomieszczeniu mam 35-40 stopni. To dla komputera nie jest zbyt komfortowe, jeżeli chodzi o warunki pracy. Dlatego warto go odkurzyć, jest po prostu lżej całemu systemowi chłodzenia. Tak jak mówię, laptop leży na kolanach, mu jest ciepło, stacjonarny, zbiera dużo kurzu, bo tam tych wentylatorów jest zdecydowanie więcej. Bardzo często też z racji tego, że jest ich więcej, no to mielą więcej powietrza, czyli więcej tego kurzu się do komputera dostaje. Warto sobie raz na jakiś czas ten komputer przedmuchać tak po prostu dla jego zdrowia, żeby było potem na czym pracować. Jak z samochodem. Niby oleju nie trzeba zmieniać, przeglądu nie trzeba robić, ale w sumie jak się go nie zrobi, to trochę niebezpiecznie, prawda? Szczególnie jak się gdzieś dalej jedzie. No tak samo ja. Głównym moim narzędziem pracy jest komputer, więc gdybym nie dbał o niego, mogłoby dojść do momentu, w którym ja nie mógłbym pracować, no bo najzwyczajniej w świecie komputer nie chciałby się uruchomić, albo coś byłoby z nim nie tak. Także ja bardzo kładę nacisk na to, żeby mój komputer sobie śmigał jak najlepiej. Zresztą samochód traktuję podobnie. Jeżdżę trasy po 500 km w jedną stronę. Nie chciałbym, żeby gdzieś na 300 km, nie wiem, koło mi się urwało. Albo, nie wiem, auto mi odmówiło posłuszeństwa, bo laweta za 300 km mogłaby puścić mnie z torbami. No i Ciebie też zachęcam do tego, abyś dbał o swój sprzęt. Niekoniecznie musi to być komputer, może to być cokolwiek. Telefon, warto raz na jakiś czas zrobić format w telefonie, warto wejść do galerii i pozbyć się niepotrzebnych zdjęć. Żeby mieć wolną pamięć wtedy, kiedy będziesz nagrywał coś dłuższego, może akurat się przyda. Zresztą też łatwiej się potem pokazuje zdjęcia, jak się wyrzuca te takie, wiecie, po 400 razy to samo selfie itd., itd. Ja jestem wielkim fanem porządku, nieraz na vlogu wspominam właśnie o tym, aby trzymać porządek we wszystkim, bo po prostu łatwiej się żyje, łatwiej się odnaleźć w czy plikach, czy nawet szafie swojej własnej, czy we własnych rzeczach w biurku, jeżeli tam jest porządek. Także
No, taki apel z mojej strony, jeśli możesz, dbaj o rzeczy i dbaj o to, aby oprócz tego, że działały, działają one prawidłowo, że są regularnie przeglądane, no to dbaj też o to, aby była ich odpowiednia ilość, żebyśmy się też nie zasypywali właśnie czy plikami, czy na przykład rzeczami takimi do ubierania się, nie? Komputer, który przed chwilą czyściłem, kosztował majątek. Tak, kosztował majątek, ja jestem wielkim fanem sprzętu. Bardzo mi zależy na tym, żeby też dobrze działał. W związku z tym za ten komputer można kupić naprawdę fajny samochód. Niemniej jednak pracuje mi się dzięki niemu szybciej, efektywnie i gdybym policzył pewnie ile godzin zaoszczędziłem dzięki niemu, no to ta inwestycja wcale nie była taka głupia. Tym bardziej, że mam go już ponad rok i pewnie będzie jeszcze w naprawdę dobrej formie, no myślę przynajmniej ze 3 lata. Muszę jeszcze wyczyścić jego szybkę. No i myślę, że będziemy kończyli. Także czasami warto podejmować decyzje, które może nie do końca są uzasadnione ekonomicznie. Ta wtedy nie była, natomiast teraz widzę, że to miało sens, patrząc z perspektywy czasu, ale ogólnie chciałem sobie go kupić. Chciałem kupić sobie fajny komputer, bo kurde, no nie można przecież oszczędzać całe życie na wszystkim. Po to oszczędzamy, żeby właśnie móc wydać w jakiejś innej płaszczyźnie, w jakiejś innej przestrzeni i to jest ta przestrzeń, na którą ja wydałem i bardzo się z tego cieszę, tak sobie głaskam teraz. O. Dobra, teraz trzeba sprawdzić, czy operacja się udała i czy pacjent żyje. Uwaga, test. Cosik mruga, cosik świeci. Chyba się udało. Chyba się udało, żyjemy. Jesteśmy w domu. No i operacja się udała. Jest naprawdę bardzo trudno, może tak z odległości, oddać jaki on jest piękny. Tym bardziej, że ja go cały czas widzę koło siebie, prawda? No bo tu mam monitory. On jest zaraz za mną. I możesz się śmiać, ale... Kurde, dużo mi radości daje samo nawet patrzenie na ten komputer. Oprócz tego, że świetnie się na nim pracuje, to jest po prostu ładny. Uważam, że kurde, jeżeli wiecie, albo wiesz, masz takie coś obok siebie, co sprawia ci radość, jak na to patrzysz, to chyba jakby troszkę lżej się pracuje. Ja mam takie odczucie. Czuję, że kupiłem sobie ten komputer, bo na niego zapracowałem, tą pracą, którą wykonuję, więc jeżeli będę wykonywał swoją pracę jeszcze bardziej sumiennie, to jest kolejny motywator do tego, żeby to robić po prostu najzwyczajniej w świecie. Dobra, koniec tego, że tak powiem, co tam u mnie, jakie ja mam hobby i co lubię. Wystarczy. Dziękuję ci, że wytrzymałeś do końca tego vloga, jeżeli oczywiście wytrzymałeś. Jeżeli ci się podoba, łapka w górę. To był jeden z mniej merytorycznych vlogów z tych wszystkich, które jak do tej pory nagrałem. Także jeżeli chcesz więcej wiedzy o prowadzeniu biznesu czy wystąpieniach, zachęcam cię do tego, abyś wybrał dowolny inny vlog. A jeżeli ten ci się podoba, łapka w górę. Dzięki za twój czas i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymaj się, hej!